Witamy tego pięknego poranka. No tutaj zawodnik przy pracy. Witam. Pamiętajcie o tym, że to jest duże poświęcenie na ten montaż. Dlatego pamiętajcie, łapka w górę za wytrwałość. To mnie bardzo motywuje, żeby tutaj stać i oglądać tą parszywą mordę. Dobre chłopaki patrzą na świat za krat. PDW. Z dzisiejszych planów mamy do ogarnięcia parzenie gali AFM Show. Chciałbym powiedzieć tylko, że montuję audio w FL Studio i to jest kurwa najbardziej upośledzona czynność, jaką robiłem w przeciągu ostatnich 3 lat. Jakbyś chciał założyć w domu fabrykę mety i kupił sobie zestaw małego chemika. Dokładnie tak się pracuje na FL Studio. A, no chyba, że tak. Będą dymy, czujesz, że będą dymy. No tak, plecak mamy, laptop mamy, aparat mamy. Kurwa, godność nie zapomniałem. Nie, stary, nie. Ale to gdzie, ale gdzie, ale gdzie ona była? No w sumie pewnie gdzieś na centrum, a to daleko. Chyba, to, nie, to nie. Lecimy dyr. Ja specjalnie dla was pokonuję taki dystans. Dawno nie wchodziłem po tak długich schodach i dawno nie wykonałem tyle wysiłku fizycznego, ale docencie ten trud. Tylko nowe Cooper Perview, no. Kiedy ja cały backstage nakręciłem, wiemy wszystko już. A ja mam wiedzę, co się dzieje. Papi stwierdził, że kurwa zakupi mi w końcu posiłek, bo płacił mi jednego cygana. Tak, dobry kamerzysta, dobrze się zachowuje. Zaufałem mu właśnie. Stwierdził, że nakarmił w końcu. Masz dla mnie pewnie 3 frytki i obgryzonego burgera. Nie przesadzaj, 4. Jestem nie. Tartorem. Tak, mi się nie chce. Nie. Parku. Pukeczki na 3 parku. Sofii, mamy dzisiaj bardzo piękną pogodę. Jest mianowicie 26 stopni. A mamy przed sobą geniusza, który na 26 stopni założył welurowy dresik MTS-a. Przyfleksuj się. To czwarty flex. Przewodnik prowadzi nas do spożywczego, tylko że okolica, w której jest spożywczy... No tak, jesteśmy w Bułgarii, ja mam taki dresik, gdzie no widać mnie wszędzie, mamy drogą kamerę przy sobie, trochę się zaczynam bać o siebie. Wider, you will be next. Próby do jasełek 2021 jedną pełną parą. Ostatnie próby, ostatnie szlify są przygotowywane. Ej, kolego, drzewo grasz, przebieraj się. I aniołki już są, dobra, elegancko. Jezus z Jeruzalem mamy też, wszystko. No i gitara, no i możemy zaczynać, lecimy show. Ale z logistyka. Uła. Stachu, jak wrażenia? Słuchaj, ogrom po prostu tej hali mi poraża, nie? Więc to będzie też... Szkoda, że tylko, szkoda, że 30% hali jest dostępna. Słuchaj, ja biorąc pod uwagę sytuację, którą mamy obecnie, uważam, że to i tak bardzo dobry wynik. Bitwa freestyle'owa, stary, na gali, bo dobra. Tak. Zaraz koncertu, wieruska wioski, stary, w przerwie. Stary, no i już się tak wygadać. Ogólnie sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ wkręciliśmy się do kręcenia teledysku bardzo przyjemnym osobom w Bułgarii, którzy przyjechali Mercedesami oraz innymi G-klasami. Warto zaznaczyć, że jeden z tych Mercedesów nie jest to zwykły Mercedes G-klasy, jest to Brabus, więc no, generalnie będzie bardzo ciekawie. Lecimy z temacikiem. EFM Show, uważenie. Having the way. Going back and. Najpierw mleko, najpierw płatki. Płatki. Później mleko. Is it clear everything? Super. Jebać niech sobie dają najpierw mleko. Everybody? Tak, oczywiście. Dokładnie, oczywiście. Ja nazywam się Hubert Mściwujewski i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. Nasz polski zawodnik, znany wszystkim, Artur Kornik. Kilogramów i 100 gramów. Nogna, stopi, patrz!
Jak widzimy, tutaj bardzo dużo emocji. Macie, co się wydarzyło, że podczas Face to Face doszło do uderzenia z tego rywala? Jak wydarzyło? Czy mi przypierdolił nos, kurwa, typowy kretyn, kurwa. Panowie, jutro będziecie mogli sobie to wszystko wyjaśnić. I show you, but oh, George is back. No. George jutro zapowiada swój wielki powrót i uwierzcie mi, że jest potężny aplauz. What you can say about that, about this aplauz? A jego rywal będzie legenda sportu walki w Polsce. Legenda polskiego MMA. Światła gasną. Jak? Najpierw płatki czy mleko? Płatki. Najpierw płatki czy mleko? Najpierw płatki, żeby zalać je mlekiem, stary, żeby nie były zbyt suche. Ja najpierw daję mleko, później płatki. Serio. Tak się dlaczego? No bo stary, nie lubię przemokniętych płatków. A, bo potem będą... No, ja wolę chrupiące, stary, serio. A ty tak będzie to samo chyba widzisz, czy nie? Nie, bo później są takie przemoknięte. Albo one są wtedy za bardzo na dnie. Takie gumowe, a ja wolę takie chrupkie. Ale jednak...